W moim odczuciu ta różnica wynika głównie z mniejszego w Polsce stażu na rynku VC, a więc rynek VC w Polsce jest dużo młodszy. Dlatego wielu jeszcze praktyk, procesów nie wytworzyliśmy w własnym zakresie. Stąd oczywiście Amerykanie są dużo bardziej doświadczeni i tym, co najczęściej pada z ich ust na początku, tak jak mi się wydaje, jest pytanie takie trochę wewnątrz własnej głowy, komu możemy to sprzedać? Nasi partnerzy z Izraela właśnie tak zaczynają każdą rozmowę o projekcie. Okej, ale komu możemy to sprzedać? Google, Apple, IBM? Jeżeli jest odpowiedź na to pytanie, podejmujemy rozmowy. I to jest bardzo ważne w tym wszystkim, żeby zaczynać de facto ten biznes prowadzić bardzo tak sprzedażowo. Bo na koniec dnia, gdy projekt będzie rozwinięty, zespół kompletny, musimy to komuś sprzedać. Rzadko jest tak, że sami staramy się odcinać kupony od projektu. Raczej zwykle go w pewnym momencie, gdy jest już bardzo zaawansowany i technicznie, i biznesowo, o dużej wartości, wprowadzamy na giełdę, bądź sprzedajemy w ramach fuzji i przejęć do innych firm, bądź dajemy możliwość wykupu lewarowanego menedżerom.